Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek, tym razem z moją młodszą siostrą. Kanapowy odcinek. Dawno nie nagrywałem takich odcinków, a naprawdę przyjemnie się takie rzeczy nagrywa. I dzisiaj zrobimy sobie odcinek, w którym sprawdzimy kto. Kto na przykład pewnie lepiej się uczy, albo kto na przykład jest mądrzejszy. Oczywiście na wszystkie pozytywne rzeczy odpowiadamy literką F, a na wszystkie negatywne odpowiadamy literką T. Jakie negatywne? Co ty gadasz? Na odwrót chyba. Co widzowie mają zrobić? Subskrybować i... jak to się mówi? No jak to się mówi? Lajkować? No lajkować. I komentować oczywiście. I wszystko co najlepsze. Jest z nami dzisiaj Jagieł, który będzie nam czytać pytania. Nie wiemy co nas czeka. Siema Jagieł. Cześć. Dobra, pierwsze pytanie. Kto miał lepsze zachowanie? W szkole? Ale w szkole? W szkole. No ty to byłeś akurat. No, ja byłem w szkole, kurczę. No dobra, no tak, no ja się zgodzę tu z siostrą. No ja byłem rozrabiaka. W podstawówce w szczególności. Dostałem nagarne od dyrektora. Byłem na dywaniku, bo pobiłem kolegę w sklepiku. Ale to dziś nie mamy, przynajmniej mam nadzieję, nie mamy z tym kolegą żadnych urazów do siebie. To był Kuba, pozdrawiam Kubę serdecznie, może to ogląda. No to była, no to długa historia jest, nieważne. No, ty byłeś grzeczniejsza na pewno. No. To lepiej się uczy, uczył. No dobra, no. I z tej odpowiedzi jestem dumny. No. Uczyłem się słabo. I, no i patrz, gdzie jestem. No to nie. Idziemy dalej. To częściej wyciąga ze zmywarki. Kurczę, pytamy o... Teraz cię w domu nie ma. No dobra, ale pytamy o okres, w którym jeszcze tam byłem za ten. No bo teraz jakby nie wiem, czy ja w tym miesiącu wyciągnę... No może raz wyciągnę ze zmywarki. Ale no. To dlatego, że mnie tam nie ma prawie, nie? W sensie jakby bywam, znaczy... To jak byłem? No to na pewno ja. No ja nie wiem. No dobra, no mogę tak. Ty kurczę, nie sięgasz do szafki. Ja? Bo jak ty drabinę musisz sobie przynieść, żeby tam talerze wziąć. Tak, no na pewno. No dobra, ty już niech ci będzie. Kto lepiej gotuje? Nie. No dobra. Ja jestem w kuchni fatalny. No. Nie nadaje się do kuchni. W ogóle nie sprawia mi to przyjemności żadnej. Nie lubię gotować, nie lubię nic robić. Ja lubię. Tragedia. Lubisz? No co? No tak, siostra lubi, bo ona robi na przykład tak. Ja przychodzę do domu i nie, patrzę, a tam jest tak, nawalone w kuchni totalnie. Nie, nie wiadomo co tam było, czy tam właśnie w tym momencie jakaś wojna się odbyła, czy dobra, co. Dobra, ale wiesz, że gdyby nie ja, to tu jest z głodu. Nieprawda, ale nieprawda. Prawda. I jest ciasto zrobione na przykład w piekarniku leży, nie? Albo o ile razy było tak, że ja przychodzę i patrzę, co tu się wyprawiono. Chciałam zrobić naleśniki i tam jest... Ale tam jest... nie! Ja umiem! Pamiętam też co ostatnio zrobiłam, ale dobra, ale ty jesteś... No co, ale nie, ale są czasami rzeczy, które zrobisz, są dobre faktycznie. Czasami? No czasami, no nie wiem, no jak często, no czasami... A jak ci śniadania robiłam? O, śniadanka to zrobisz, śniadanka to zrobisz cudowne, no to no. Naprawdę, to tak, ale no z naleśnikami jest gorzej. Albo ten z tostów. No to też jest dobre. No. To też jest dobre, no. Coś nie coś potrafi. Ja nie. To jest większy lenin. Kurczę, ciężkie się wylosowało. Dobra, ja chyba wiem. No to na 3-4. No, 3-4. Ale ja nie jestem leniem. Tylko... Bo ty pracujesz, dlatego masz coś do roboty, a ja nie pracuję. Nie mam nic do roboty, wiesz co chodzi? Że ty pracujesz, wiesz co chodzi? No tak, ale ty jesteś w takim wieku, w którym jakby możesz się polenić jeszcze. W sensie, że jakby... ja mam coś takiego, że przez to, że to jest moja praca, co ja robię, że jestem jakby w to wszystko zajęty, mimo że lubię to robić mimo wszystko, to jest to moja praca, więc to jest trochę tak, że ja muszę to robić też. Jakby no właśnie. Mam taką presję wewnętrzną, że muszę to robić. A ty masz coś takiego, że ty tej presji nie masz i dlatego jakby jesteś w takim wieku, że możesz sobie pozwolić na to, żeby no, nie robić nic, nie? No. No, to takie ciężkie. Kto dłużej śpi? Uuu. No dobra, no, no na ja. Pewno ty. No, ja teraz, tak, ja teraz tak. Codziennie, jak tutaj muszę przyjechać, to jak jestem w domu rodzinnym, to wstaję o 8. Szybko, żeby się wykąpać. Dzisiaj nawet przed 8 wstałem, żeby się wykąpać ja i też. Żeby. No dzisiaj akurat tak będziecie przyjechali tutaj razem, ale jakby muszę się ogarnąć, żeby tu przyjść. I ja mam, mi się przestawił jakoś zegar biologiczny i ja nie potrafię leżeć długo. I jak tutaj nawet śpię w mieszkaniu, to ja się budzę o 5 na przykład. Później się budzę o 7 i to jest... Co ty gadasz? Strasznie, no. Kto jest mądrzejszy? Ale pytamy o mądrość życiową, czy mądrość dobra, taką... Dobra, ja wiem. No bo dobra. Ty jesteś starszy. No tak, no, zgodzę się. Kto więcej je? Mimo wszystko ja? To ile ty jesz? No, ty jesz, ty chyba tylko talerz zlizujesz, co zostanie. Nie, ale ty więcej jesz, ty gadać. Ty więcej no dobra, jesz. No pewnie jem trochę więcej, ze względu na to, że jestem też większy, ale jakby nie, nie jem starszy. Dużo, bardzo mało jem. O 10 lat, no to chyba... Kto używa więcej telefonu? Ojejku! Ojejku!
Bo teraz to mnie zdenerwowałeś. Ale co? Ja bo ty, bo do ciebie dodzwonić się, to ja myślę, że większą szansę ma się dodzwonić do papieża niż do ciebie, naprawdę. Tak, na pewno. Ostatnio dodałam. O, ba, chwała Bogu. A to kilka razy tylko ten, kilka razy. Tak, ile razy ja dzwonię do mamy i mówię, mama, bo ty masz jakiś sposób na to, żeby się do niej dodzwonić, czy jak? Bo ja zapominam włączyć dźwięk, bo mi ciągle to przeszkadza, jak... Zapominasz w ogóle, że masz telefon. Jakie było pytanie jeszcze raz? Tu mam przy sobie telefon. Więcej, no to ja używam więcej telefonu. Co ty gadasz? Ja używam więcej telefonu. Jakbyś używała więcej telefonu, to by się dało dodzwonić. Dobra, ja, ale ty używasz więcej tego komputera, ale ja używam więcej telefonu. No i tak się nie da do ciebie dodzwonić. To jak no to jest, że da dodzwonić nie, zawsze, mimo że nie używam telefonu? Bo ty wiesz, bo ty sobie siedzisz i sobie masz telefon i słyszysz, że okej, dobra, wiem, o co ci chodzi. A mnie często nie ma w domu, bo ja sobie gdzieś pojadę, bo ja gdzieś pójdę, Czyli trzeba by było zadać pytanie, kto więcej siedzi na jakichś social mediach i na Google. Tak w telefonie. Tak. Bo w takiej sytuacji powiedziałbym, że ty. Też bym tak powiedział. Ale jeżeli chodzi o ogół korzystania z telefonu, ile ktoś jest dostępny przy telefonie, no to ja telefon mam zawsze przy sobie. No to a trzeba nie. było powiedzieć jakby. No, no tak, dlatego ale... pod tym względem, bo ja da się to sprawdzić. No da się, sprawdzić. Co? Dobra. Ile się dzisiaj siedziało? Tam jest. Tak, sprawdzamy, ile ktoś siedzi w ostatnim tygodniu. Da się to sprawdzić. No nie, ja nie chcę. No, sprawdźmy to. No. Dobra, no czas będzie. Przed ekranem. Średnia dzienna, o to zobaczmy. Ja mam 2 godziny 14 minut. Czekaj. No pokaż, z samej góry jest. W tygodniu ja mam 2 godziny 15 minut, a siostra ma 3 godziny 30, 27 dokładnie. Ja 24. No to ty masz więcej niż ja. To ja mam najmniej, a dziennie ja mam dzisiaj dzień mam 12, a ty ile już dzisiaj posiedziałaś? 27 minut. No to no nie. Ale nie, no bo ja... No tak, no dobra, ale czyli wychodzi na to, że na social mediach siedzisz więcej. Ale nie, ale proszę bardzo. Ty masz pracę i musisz coś robić, a ja mam cały dzień wolny teraz i co ja mam robić przez ten cały czas, no ale nie? Na telefonie ja nie pracuję za bardzo. No tak, dlatego mniej go używasz, dlatego używasz komputera, no dobra, dlatego nie używasz telefonu. No ale to pytanie było o telefon. To jest bardziej oszczędne. No to się jest bardziej oszczędne, ale to wynika z tego, że ty jesteś w takim wieku, że ty też za bardzo nie wiesz, co ty byś chciała jeszcze kupić. Ale to dobrze, bo to dobrze. Ja w twoim wieku nie miałem tylu pieniędzy, ile ty masz. To lepiej gra. Gry zespołowe. Ale w prawdziwym życiu, czy w gry komputerowe? No nie, komputerowe. Komputerowe? Gry zespołowe. Ale takie... No na żywo, tak jak... Na żywo? Tak. Nie na komputerze. Kurczę, no nie, no czy no pewnie ja, ze względu na to, że też jestem starszy, więc jakby więcej grałem jakieś na WF-ach i tak dalej, nie? No ale no. To się trenuje siatkówkę, a ja trenuję YouTube'a. Myślałem, że to się dała się wypowiedź. Nie. Kto lepiej śpiewa? Ja nie wiem, jak ty śpiewasz. A dam ciebie. Bo ja jakoś tam muzykę robiłem, ale jak chcecie utwór mojej siostry, może i wyprodukuję co nieco. Kto więcej kłamie? A skąd ja mam... A kłamie kogo? No, tak ogólnie. Kłamiesz mnie? Ciebie? Z przyjemnością. Ja ciebie też. Nie, kurde, nie wiem. Czy ja tak dam. Ja nie za bardzo kłamię. No właśnie to jest dobre dobrze dać, bo ja jakby nie wiem szczerze. Ciężko powiedzieć, bo ja nie wiem, kiedy ona kłamie. Ona nie wie, kiedy ja. No właśnie. Zatem nie mamy się, po co my się mamy kłamywać? To jest większy syfiarze. No to... Czemu ja? Nie, pewnie ja. Ile ty już taki syf tu masz? Tu jest syf? No a co? Moje butelki porozkładane. No ale butelka to jest logiczne, że jak wypijesz to ten, ja to wynoszę raz na kiedy, nie ma tragedii tam. Jagieł, jest tragedia? No jak jest tragedia? Ile tam jest butelek? No 5 butelek. 5 butelek i zamiast... No kosz, no bo te butelki są, nie są zniecione, no dobra, no to, ale to nie jest syf, butelka to nie jest syf. No bo nie ja wiem, ciężko syf, powiedzieć, często. Ale ja nie uważam, żebym miał jakiś syf tragiczny. Kto lepiej się ubiera? No... Ja mam rację, ty nie masz racji. Tak dalej. Kto więcej przeklina? No to... Tylko ja nie przeklinam. No, jak już to mi się trafi. Kto jest bardziej denerwujący? No, ja się wydam. Strasznie irytująca. Ale nie, ty też... No, nie, ty dobra. Jesteś strasznie irytująca. No wiem, jestem tego świadoma, ale ty też, więc... No dobra. Więc to i to. No dobra, dobra. Kto więcej czasu spędza w łazience? Nie wiem, ile ty spędzasz. Ty dużo spędzasz. No w sumie ja. Nie. No jak często chodzisz do. W sensie, jak już idziesz. Tak realnie na czas to przeliczyć. Idziesz się wykąpać, nie? Ile ci to czasu zajmuje? Ale tak normalnie czy głowę? Bo to jeszcze zależy, bo ty czasami do taty mówi: tata, licz mi czas. No tak, bo... Tata stoper włącza, ona wyjeżdża. 2 minuty i wychodzi, nie? Ale jakby... Tak, bo to jest tak, że ja chcę po prostu szybko zrobić i ja chcę podnieść mój rekord.
No jaki masz rekord? Minutę się umyłam. Ty bo opukałaś. Nie, umyłam się, tylko włosy nie umyłam. Zraszyłaś tylko ale... tą wodą. No, na pewno, ale nie, ale tak normalnie, ale włosy czy całe włosy? No dobra, no masz do umycia włosy, bo ja też myję włosy, to każdym razem w sumie jak idę pod prysznic, nie? Rozumiem, więc... dlaczego myjesz no włosy. Dobra, no więc jak ty myjesz włosy, to ile ci to czasu? Znaczy to przez to, że masz dobra, włosy, ja mam, więcej, no to tak z... Kurczę, porówno spędzam. 15 minut. 15 minut? No dobra, 11-12, no bo tak, muszę na początku tak. Dobra, okej, okay, to ja więcej, bo ja jak wchodzę do łazienki, to ja lubię sobie tam posiedzieć 40 minut. Co ty gadasz? No, to ja więcej. Kto częściej zaczyna kłótnie? My się kłócimy? No właśnie tak średnio. Kto ma lepszą kondycję? No dobra, mogę gadać siebie. Na pewno, bo jestem zasiedziany. Kto lepiej pływa? Kurczę, to są już takie rzeczy, że ze względu na wiek po prostu trzeba by było dawać mnie. No. Bo to by było dziwne, jakbym ja. No, więc no. Pewnie lepiej pływam ja, ale czy lepiej pływałem od ciebie, jak byłem w twoim wieku? Nie wiem, nie pamiętam. A kto dłużej przebywa na świeżym powietrzu? No to zdecydowanie. Ale, no tak, ale ja też jakoś długo nie spędzam czasu. No, ale co często jest tak, że ja przychodzę do domu, a ty gdzieś jesteś na rowerze, gdzieś pojechałaś, gdzieś do jakichś kolegów na basen czy coś i jakby ja, no ja tak nie mam. No, nie. No. Dobra, kto jest bardziej wrażliwy? Kurde, no dobra, dajmy tak, nie? Dobra, a kto więcej płacze na filmach? Na filmach? Ty, ale w filmach śmiechu. Jak oglądasz? No. A na filmach? A no. To ja. Jak się ogląda, no. To ja. No tam, bo tam wiesz. Jak jest jakiś pies, jak piesek, to ja już złama laluszka pieska i jest koniec. Nie? No. Jest Tosia, no. Ja. Kto jest bardziej uparty? Ty jesteś uparty? Chyba no, jesteś. Uważam, że jestem uparty. No. Że jak już coś chcę zrobić, to jakby się skupiam i mam jakby, mam coś takiego, zacząłem się taką kierować zasadą w życiu, że jak wpada ci jakiś pomysł do głowy, to musisz go zrealizować w przeciągu najbliższych 2 tygodni, bo jak tego nie zrobisz, to nigdy tego pomysłu nie zrealizujesz. I od kiedy mam to w głowie, to wszystko, co jakby, jak coś wpadnie do głowy, od razu staram się zaczynać robić, bo jak tego nie zacznę od razu, to jest lipa. To łatwiej nawiązuje nowe znajomości. Myślisz? Ale nie wiem, bo ty dużo osób, wiesz, spotykasz. No, czy dużo osób spotykam tak na co dzień, to może nie, ale... Może nie na co dzień, ale na przykład... No przez wyjazdy się po prostu poznaję. No że ja więcej jeżdżę. No dobra, niech będzie. Ty. No ja bym tak dał różnie, bo to zależy od wieku. Ja jestem w takim wieku też, że jakby inaczej się poznaje ludzi, a ty też jesteś w takim wieku, że ty też inaczej. Ty w szkole. Więc ty jakby koniec końców poznasz większą grupę ludzi no. W tym roku, pewnie niż ja, ale... Ja jak byłem w swoim wieku, to też taką grupę ludzi poznawałem, więc jakby no... Ty nie masz wyboru, o, bo chodzisz z nimi do szkoły, więc musisz ich poznać, a ja... Ja jestem w sytuacji, w której już jakby wybieram sobie, czy kogoś poznać, czy nie. No dobra, nieważne. Ale to jest kto łatwiej, a nie kto mniej. A, kto łatwiej. Kto łatwiej. Czyli kto jest taki bardziej otwarty do poznawania nowych ludzi. No to no. Wydaje mi się, że ja. Co ty gadasz? No czy jesteś taką introwertyczką? Od kiedy? No od zawsze. Ja nie wiem, ja myślę, że porówno. No dobra. Niech będzie porówno. No i tym pozytywnym akcentem, widzowie, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jak chcecie więcej odcinków z takich kanapowych rzeczy, no to łapka w górę i subskrypcja. Wbijajcie na Instagrama mojej siostry i na mojego. Trzymajcie się. Elo!